Klirek z Chorzów pokonał w sparingu zespół krakowskiej ligi Dream Team Lech Słomniki 3-1. Najważniejsze było przećwiczenie pewnych elementów gry, aczkolwiek no nie będę oszukiwał, że wynik nie miał znaczenia, a miał znaczenie. Szkoda tej jednej bramki, sytuacji wydaje mi się było dosyć dużo, słaba skuteczność, nad tym musimy w tych ostatnich 4 tygodniach jeszcze popracować. W momencie, kiedy przeciwnik gra bardzo głęboko, bardzo ważne jest podjęcie decyzji o podaniu, o uderzeniu na bramkę i w momencie, kiedy my przeciągamy tą decyzję, automatycznie zamykają nam się wszystkie możliwości zagrania. Ten mecz miał swoją specyfikę taką, że mieliśmy zagrać mega konsekwentnie. Wiedziałem, że nie będzie nam się ta gra kleiła w 100%. Przeciwnik chciał zwalniać grę i ją zwalniał, więc ale dla mnie najważniejsze było, żeby jak najdłużej mieć 0-0, tak żeby w pewnych momentach kluczowych przechylić szale na swoją korzyść. Niestety straciliśmy jedną bramkę, co jest dla mnie, nie podobało mi się, ale te 3 bramki wydawało mi się, że to była adekwatna przewaga w dzisiejszym naszym meczu. Nie ma to znaczenia, z kim gramy, po prostu my musimy grać konsekwentnie, grać swoje. Staraliśmy się w tym tygodniu przede wszystkim finalizować akcję, więc to było widać, że dzisiaj dosyć szybko rozgrywaliśmy w tej ostatniej fazie. Tam zabrakło w paru sytuacjach tej decyzji, ale ta bramka ostatnia, ona wbrew pozorom wpadła przypadkowo, ale ona była konsekwencją naszego ustawienia przy stałym fragmencie gry. I to jest dla mnie ważne, żeby nie na 100%, nie musi piłka wpaść po pięknym uderzeniu, może się gdzieś tam przetoczyć, jakiś szczur wpaść. Nie mam z tym problemu. Wynik jest najważniejszy.